5 błędów, które mogą kosztować Cię utratę szans na nawet 160 tysięcy złotych na start swojego biznesu. Ja jestem Jan Brac, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie i dzisiaj omówię Ci top 5 błędów, które skreślają szansę na otrzymanie dofinansowania na start działalności gospodarczej. Zostań ze mną do końca, a powiem Ci, co zrobić, żeby otrzymać e-booka, w którym omawiam wszystkie dotacje na założenie działalności gospodarczej. Pomimo, że powtarzam to na każdym kroku, codziennie trafia do mnie kilka osób, które pytają o dotacje na założenie działalności gospodarczej, ale w treści wiadomości wskazują, że już ją prowadzą od kilku dni. Jest to najgorszy i najłatwiejszy do popełnienia błąd, dlatego jest na mojej liście na pozycji pierwszej. Nie zakładaj firmy, dopóki nie otrzymasz dofinansowania albo preferencyjnej pożyczki. Drugi na liście jest niedokładne przeczytanie regulaminu albo w ogóle ominięcie tej części. To bardzo ważne, żeby przygotować się merytorycznie do naboru, a w szczególności zweryfikować wykluczenia bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wykluczenia dotyczą zakazu finansowania Twojej działalności gospodarczej. Przykładem będzie Urząd Pracy w Białymstoku, gdzie po prostu nie finansują mobilnych usług kosmetycznych. Możesz także spotkać się z wykluczeniami pośrednimi. Dotyczą one zakazu finansowania głównego narzędzia pracy, które jest Ci potrzebne, by osiągać przychody z Twojej firmy. Takim przykładem w dotacjach z lokalnych grup działania może być zakaz finansowania osobowego środka transportu albo używanych środków trwałych. Musisz dobrze poruszać się w regulacjach danej dotacji, zanim złożysz wniosek, ponieważ cała praca, poświęcony czas, który włożysz, przygotowanie wniosku, biznesplanu, pozyskanie załączników, nie będzie miało od samego początku żadnego sensu. Jeżeli nie wiesz, jakie dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie, Twojego pomysłu na biznes czy Twojego statusu na rynku pracy, możesz zgłosić się do mnie. Zawodowo zajmuję się spełnianiem marzeń moich klientów o własnych działalnościach i robię to poprzez pozyskiwanie dotacji i preferencyjnych pożyczek. Jeżeli masz wątpliwości, nie wiesz, które dofinansowanie jest dla Ciebie, albo mógłbyś w ogóle się o nie starać, zgłoś się do mnie przez formularz kontaktowy. Link znajdziesz w opisie. Kolejny błąd to niedostarczenie wszystkich wymaganych załączników. Niestety nie ma jednej recepty, jakie załączniki są potrzebne, ponieważ różnią się od dotacji, a nawet instytucji, która w ramach danej dotacji przeprowadza nabór. Czasami wymagane są oświadczenia poręczycieli, zaświadczenia o ich zarobkach, czasami oferty innych dofinansowań, jak zaświadczenia ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. Zanim złożysz wniosek, sprawdź, czego wymaga dana instytucja od Ciebie. Z reguły lista wymaganych załączników jest w formularzu wniosku. Niedostarczenie któregokolwiek z tych załączników może w skrajnych przypadkach, ale jednak rzutować na skreślenie szans na zdobycie dofinansowania. Coś, co jest tak banalne, a tak wielu z Was całkowicie źle do tego podchodzi. Mówię tu o logicznym uzasadnieniu planowanych zakupów z dofinansowania. Przez wielu z Was jest to pomijana część, traktowana po macoszemu, ponieważ uważacie, że skoro coś jest Waszym głównym narzędziem pracy, to wystarczy napisać taką krótką adnotację we wniosku. Nic bardziej mylnego. Każdy przedmiot, który chcecie kupić, musi być uzasadniony pod kątem cech, parametrów, w kontekście Waszej działalności gospodarczej, także jej skali czy modelu działania. Musisz też zadbać, żeby zakupy, które planujesz sfinansować z dotacji, były bezpośrednio powiązane z Twoim profilem działalności. Nie możesz dopuścić do tego, że prowadząc na przykład działalność mobilną w zakresie usług kosmetycznych, będziesz chciała sfinansować stacjonarny fotel do przeprowadzania usług albo recepcję. Jest to koszt, który nie jest powiązany, nie jest logiczny z Twoim profilem działalności gospodarczej, więc musisz zadbać o spójność wszystkich elementów. Budzi to kontrowersje, ale jednak większość dofinansowań i preferencyjnych pożyczek jest zabezpieczona. Oczywiście z jednej strony rzutuje to na sens takiego instrumentu, który ma wspomagać m.in. bezrobotnych, żeby aktywnie uczestniczyli w rynku pracy. Natomiast przepisy, jakie są, każdy wie. We wniosku o dofinansowanie musisz wskazać formę zabezpieczenia dofinansowania. Oprócz tego, że wybierzesz formę, musisz sprawdzić w regulaminie, jaka jest wysokość wymaganego w danej instytucji zabezpieczenia. Przykładem mogą być zarobki poręczycieli. W
każdym urzędzie pracy te zarobki są różne. Czasami oscylują w okolicy minimalnego wynagrodzenia, czasami zdecydowanie powyżej. Każdy urząd jest inny, każdy regulamin też, więc musisz zweryfikować, jaki graniczny poziom zabezpieczenia musisz przedstawić. Tutaj kolejny alert. Dodatkowo, bardzo często, oprócz wskazania formy zabezpieczenia, też trzeba przedstawić dokumenty, które go potwierdzą. Na przykład oświadczenia poręczycieli, zaświadczenia o zarobkach, w przypadku preferencyjnej pożyczki, operat szacunkowy potwierdzający wartość nieruchomości itd. Jest to istotny element, który trzeba spełnić, żeby ubiegać się o dotację. Na koniec obiecany przeze mnie prezent. Jeżeli chcesz otrzymać darmowego e-booka, gdzie omawiam wszystkie dotacje na start działalności gospodarczej, skomentuj ten materiał słowem dotacja i napisz, jaką działalność chcesz otworzyć. Wyślę do Ciebie link, z którego będziesz mógł pobrać e-book. Gorąca prośba do Was. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które komentuje, lajkuje, udostępnia moje materiały, wciąż nie włączyło subskrypcji. Będę Ci wdzięczny za tę czynność, pomoże mi ona walczyć z algorytmami YouTube'a i tym samym produkować dla Was więcej przydatnych filmów, w których omawiam dotacje na start. Dziękuję Ci za dzisiaj. To był Jan Bras, kanał BizPlaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!